zwarte i gotowe. Chciałam zrobić zdjęcie na Instagrama, a mi tutaj oczywiście mój przeszkadzacz numer jeden. Wiesz co, tak naprawdę to ja nie wiem, po co są te kategorie. Jak mam tutaj Pokémon, element świąteczny i przeszkadzacz, powinnam mieć tutaj, zamiast tych wszystkich karteczek, przeszkadzacze, powinnam mieć tylko ciebie. Orzech. I 32 karteczki z napisem orzech. No, bo ty tu jesteś największym przeszkadzaczem. Jak ty tak możesz? Szkoda, że nie mam tej przepaski w wersji mini, bo bym... O, o, czekaj, czekaj, o. Ale nie gryź przy opaski, ładnie w niej wyglądasz. Masz takie aniołkowe skrzydełka. No niebo zniszczysz, dawaj. Odle, odle. Ty psuju mały. Ła! Dobra, lecimy dalej z losowaniem. Zobaczymy, co teraz. Losuj, 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 mieszaj, 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 mieszaj. Mam nadzieję, że coś ciekawego tym razem będzie, ale jednocześnie prostego. No, lecimy, lecimy. Jest Pokémon. Element świąteczny. No i trzecie, przeszkadzacz. No dobra, to teraz patrzymy, jaki tu Pokémon. Tam jest Rockruff. Rockruffa niedawno rysowałam. Mogę znowu, nie ma sprawy. A teraz element świąteczny to jest bilecik. No, chodzi o taki bilecik, co się przykleja do prezentu, żeby było wiadomo, dla kogo to ten prezent. I przeszkadzacz. Harry Potter. No nieźle, nieźle. Dobra. No to opowiada się ciekawie. Wiem, że ta farba Ecoline jest bardzo stara, bo kupiłam ją parę lat temu, ale używam ją bardzo rzadko. Jej zużycie jest naprawdę minimalne, ale chyba będę używała jej częściej. Ona jest trochę tam wodnista, więc dobrze ją wstrząsnąć przed użyciem. I powiem wam, że mi się bardzo sprawdziło na tym rysunku. Te błyski może nie są aż tak bardzo mocno widoczne i nie są to jakby takie, wiecie, dające po oczach błyski. Ale są takie subtelne, delikatne i to mi jak najbardziej wystarczy. I ona się jak najbardziej sprawdziła, czy po kredce, czy po markerze. Naprawdę bardzo dobrze. A pędzelek to wzięłam taki po prostu sobie drobny, taki typu ala do paznokci, którego można normalnie potem umyć nawet płynem micelarnym, bo sobie wczoraj umyłam, bo miałam akurat pod ręką przy biurku. I jest już czysty, zwarty, gotowy do następnej pracy i chyba się na niego skuszę. Żelopisy będę używała właśnie do takich drobnic, a jak będę miała coś większego, to będę faktycznie używała tej farby. No ale też będę musiała pamiętać, że zależy też jaki papier. Ale no, każdy powyżej 180 gram da radę. Da radę, szczególnie, że to nie jest tego dużo, więc nawet jak to nie będzie już ten mix media, to będzie... to powinno jak najbardziej starczyć, a to jest 190 gram, więc ten papier jest dosyć gruby. Gruby i gładki. Szkoda, że ten Strashmore Mix Media jest taki drogi, bo tego mówię, A4 to kupicie za około między 70 a 80 zł, jeśli to miał być A4. Ale no fajnie jest to, że w razie czego można tutaj odpiąć, oddzielić, że to nie jest takie, ale też mi brakowało takich bloków właśnie na taką spiralę. Więc chociaż to. Miałam powód, żeby go kupić w Vlogmasy, więc go kupiłam i się bardzo z tego powodu cieszę. W razie czego polecam wam ten vlog, gdybyście się zastanawiali. Naprawdę mega plus. Jest sprawdzony pod tym względem i bardzo polecam. Vlog przebija. Jak mam teraz tego nowego Rockruffa, to mi Fennekin przebił. Do połowy pracy kolorowałam tak, więc markery się jak najbardziej przebiły, tylko pod kątem, że tutaj widać, ale ta kartka została nienaruszona. Dopiero pod koniec, jak już weszłam z resztą markerów kredkami i farbą, to dopiero sobie podłożyłam na wszelki wypadek, wolę dmuchać na zimne, wolę dmuchać, jak powiedziałam, no ale tutaj też nie mam brudnej kartki, ale wolę ją na wszelki wypadek mieć. Ten zeszyt, mówię, dmuchać na zimne trzeba, więc mówię, papier przebił, ale druga kartka została nienaruszona, więc wielki plus znowu dla tego bloku.
Dobra, lecę z kolorowaniem. Tym razem będę używała na razie samych markerów, ponieważ ja lubię markery, no nie ma co ukrywać, zresztą o tym doskonale wiecie. Co nie znaczy, że nie będę w ogóle używała kredek, może przy innych rysunkach, na razie to mi się śpieszy. No właśnie, chciałam przypomnieć o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, to są vlogmasy, które są kręcone codziennie, więc no niestety nie miałam czasu, żeby przygotować sobie tych rysunków miesiąc wcześniej, więc jakby te rysunki są przygotowywane tylko delikatnie z wyprzedzeniem, nie jakoś tak mocno. Tam niektóre po prostu, na przykład jednego dnia mogę kolorować kilka, a jednego dnia nie kolorować w ogóle, więc to tak muszę to różnie rozłożyć. Więc uprzedzam, zresztą doskonale o tym wiecie, bo widzicie, że te rysunki są trochę niestaranne. Nie mówię o samym szkicu, bo staram się jak najbardziej włożyć pracę w szkic, żeby pomimo, że on byłby szybki, to jednak byłby w miarę okej. To jednak kolorowanie będzie trochę niechlujne. Gdzieś tam czasem mogę wyjść, gdzieś tam czasem może mi marker wylać. Gdzieś tam mogę niezbyt dobrze zblendować albo w ogóle zapomnieć o jakimś elemencie. Mieć na to uwagę. No bo no kręcenie takich rysunkowych vlogmasów jest ciężkie. Musiałabym się do tego przygotowywać chyba ze 3 miesiące, jeśli nie lepiej, żeby one były naprawdę porządne, staranne. A już Jezus Maria, nie dałabym rady te, które robię na poziomie live'ów, że robię przez wiele godzin jeden rysunek, więc na pewno te rysunki będą trochę może niezbyt dobrze pokolorowane, trochę niechlujnie, troszeczkę mogą być na odwal się, żeby tylko było na tego vlogmasa, więc miejcie na to wgląd. Zresztą no widzicie, ale nie wszyscy mogą zobaczyć. Więc dlatego tak chciałam uprzedzić. A druga sprawa, jeśli Wam się te rysunki podobają, nie mówię o samym efekcie końcowym, tylko o samym szkicu i line arcie, to pod każdym filmem, pod każdym vlogmasem w opisie macie link do strony, gdzie możecie ściągnąć sobie te rysunki i na przykład pokolorować, czy w digitalu, czy sobie wydrukować na kartce A4 i sobie pokolorować kredkami, markerami lub czymkolwiek chcecie, już nie będę mówić, bo mi YouTube zablokuje. I tak dalej, więc jak chcecie, to możecie sobie te rysunki sobie ściągnąć, możecie sobie, nie wiem, sprezentować komuś jako kartkę, jeśli macie taką ochotę. To jest takie dla chętnych, kto chce, no i to tyle. A jeśli chodzi o Rockrafa, to no to tutaj w miarę się tak troszeczkę, nie powiem, że nie troszkę się przyłożyłam, że tutaj kopikami jak tutaj nakładałam, to oczywiście blendowałam. Jak nakładałam ciemny, potem nakładałam jasny, to potem ten jasny blendowałam z ciemnym, tak się w miarę starałam, żeby pomimo, że jest niech, będzie niechlujnie, to żeby to nie było aż tak mocno, strasznie karykaturalnie. Jeszcze przyjdzie czas na takie filmy, gdzie będzie to w ładnej, pięknej wersji. To nie jest ten moment, uznajmy. No ale zobaczymy, co dalej. A o czym Wam opowiem jutro, no to się przekonacie jutro, zobaczymy. Szybko. Ała! Już miałam nagrywać, a ten atencjusz już się wbił. Już się wbił, dobra. Szybko otwieram, żeby te vlogmasy nie były aż tak bardzo długie. Dwójeczka. Zobaczymy, jaka tu czekoladka będzie. Ła! No, pod spodem jeszcze są kucyki. Gdzie jest ta jedynka? W jedynce był Twilight Sparkle. Tutaj widzę, że jest chyba Rainbow Dash, a czekoladka to jest... Jezu, z ośmiornicą mi się to skojarzyło. Co to jest? Chyba to jest tu jest bombka, tu jest laseczka, to nie wiem, to może by miały być kwiatki, a to tam jakieś typu poziomki czy coś takiego. No dobra. Odstawiamy na bok. Gnij do mała. A tutaj nie wiem, jak mi ten glam shopowy wejdzie, bo tutaj wszystko stoi. Lampy studyjne. Tak, kotku. Tak wiem, ty jesteś moim kalendarzem adwentowym cały rok. Nie tylko od święta. Spróbujemy otworzyć. Dobra, dwójeczka. Aż smuteczek, że taka mała trójeczka jutro będzie. dwójeczka. Gdzie jest dwójeczka? Ale zobaczcie, teraz tak zobaczyłam, jaka wielka jest szóstka, o kuźwa. Nieźle. O, jest dwójka. O, to też taka malutka. Też taka malutka. A nie, czekajcie. O, aż taka bardzo malutka? Nie. Tylko tak się wydaje z tej strony. Dobra, spróbuję jedną ręką otworzyć. Miałam sobie
postawić na czymś telefon, ale znowu zapomniałam. Zaczynamy się rozkręcać. Pewnie jakieś takie lepsze rzeczy będą pod koniec. Cień mamy dzisiaj. A, to jest z gąbeczką, więc zaraz zobaczę, jaki to jest cień. Kurczę, nie wiem, czy może zrobię cięcie jednak, żeby to nie było aż takie długie, ale no dobra, jakoś spróbuję. O, dobra, udało się. O, dzisiaj mamy pięknie z połyskiem, znam ten kolor, ja znam ten kolor, czekajcie, wiecie co, postawię telefon. No, znacznie lepiej jak stoi. To jest taki cień, zaraz sobie zrobimy słoczyk. Mięciutki jest bardzo. No, nie wiem, czy będzie widać. Będzie w sumie. Taki z takim złotkiem, brąz z takim złotkiem. To jest kolor magia. Możliwe, że to jest magia. Leci on do kasetki. Na magnesik już zabieram z powrotem. No, będzie on. Nówka, piękny. Naprawdę piękny. To jest mój w ogóle pierwszy w życiu cień z Glam Shopu. Cieszę się bardzo. Dobra, przestaję gadać, bo ten vlog będzie już za długi. Śliczny. Śliczny, naprawdę świąteczny klimat nam tutaj już zawitał. A jutro otwieramy trójeczkę. Podejrzewam, że też będzie jakiś cień. A tak z ciekawości czwórka. O, czwórka już jest konkretnie duża. Więc już jakby od czwartego dnia już można się spodziewać fanfarów. Fanfarów, chociaż nie, to już, to też jest fanfar. Nie powiem, że nie. No i kasetka na takie małe cienie. W sam raz. Wiem, że jest mały, ale będzie bardzo wydajny. Bardzo będzie wydajny. No pięknie, naprawdę pięknie. Dobra, słuchajcie, dobra, to ja lecę. Zapraszam Was jutro we wtorek o godzinie 7 na vlogmasa kolejnego. Pa!